Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj mamy nowego skina. Przepraszam oczywiście, że rano tak późny jest odcinek, bo jest dopiero 11, a miał być odcinek o 6, tylko że zasnąłem i zapomniałem nagrać. Przepraszam serdecznie, już się poprawiam. I teraz tak, mamy skina wraz z Backblingiem oraz mamy do tego zbierak. Są jeszcze jakieś tam Sierżant Sharpom, Earhart, jakieś takie rzeczy mniej, że tak powiem, popularne. I teraz tak, skin Śnieżna Stopa. Jedyne, co mi się nie podoba w tym skinie, to to, że jest to biała wersja Pajęczego Króla. Tak się chyba ten skin nazywa, zaraz zobaczymy. To jest chyba biała wersja po prostu Pajęczego Króla. Gdzie to jest? Pajęczy Król legendarny. Był chyba ostatnio nawet. Jest babeczka od niego. O! No, tak prawie to samo. Może nie jest dokładnie to samo, ale widzicie. Według mnie podobny. O, powiedzmy tak, według mnie podobny. Tą górę ma taką podobną z tymi takimi rogami, nie wiem co to jest, z takim kaskiem. I powiem wam szczerze, że ten skin jest nawet spoko. Backblink jest zupełnie inny od innych, bo to jest od wszystkich, ponieważ to jest taki shuriken. I powiem wam szczerze, że może ładnie wyglądać na innych skinach, więc zobaczę sobie jeszcze na tym, na skinie, który pasuje do wszystkiego. Sekundka. Proszę bardzo. Z tym shurikenem nawet ładnie to wygląda, powiem wam. Jeszcze ten shuriken się świeci z tego, co widziałem co jakiś czas. I mamy do tego zbierak, który jest też fajny, powiem wam szczerze. Więc według mnie, nie chcę solo, chcę plac zabaw. Według mnie ten skin jest fajny, ale tylko pod względem backblinga i tylko pod względem killoffu, w sensie ten zestaw. Killoff jest ładny i backbling jest ładny. Skin według mnie jest taki średni. Serio. I to tyle. I naprawdę. Zobaczymy na placu zabaw, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to będzie troszeczkę denerwowało te rogi na głowie. I jeszcze jest problem właśnie z tym, że jest bardzo... Znaczy, no, dla mnie jest bardzo podobny po prostu do tego Pajęczego Króla, ale tak to nie wiem. No i co? Ty nie, no spoko nawet w grze. No taki kaptur nawet spoko. Trzeba było inne backblingi zobaczyć do niego, bo... Ten shuriken fajnie pasuje do właśnie skinów tryhardowych, a do niego wydaje mi się, że co innego będzie dobrze pasowało, więc zobaczymy. W grze wygląda spoko, powiem wam szczerze. Naprawdę, w grze się nie zawiodłem. Ten kaptur fajnie pasuje z tym takim puchem, czy futrem, czy jak to się nazywa, ale wiadomo co chodzi. Dobra, lecimy gdzieś na zwykłą broń. Nawet spoko, powiem wam. Naprawdę. Czyli na pierwszy rzut oka skin wygląda dużo gorzej niż w grze, ale to też nie jest skin chyba taki, co musi być, wiecie, kupowany, bo ej, jaki to jest skin zarąbisty. O, dobrze, dostałem minigana, uwielbiam to. Z minigana to sobie możemy, wiecie, to zobaczyć. Okej, okay. Zbierak, jak słyszycie. Kurde, no ładny zbierak. Taki ładny zbierak, a ma tak słaby dźwięk. Bardzo w uszy to kuje. Ogólnie powiem wam tak, jeżeli chodzi o zbierak, jak ja zawsze patrzę, to nie patrzę pod względem, czy mi się dźwięk podoba, czy nie, tylko czy to jest przyjemne dla uszu. Bo jak wiecie, gracie waszym ulubionym zbierakiem, gracie parę godzin dziennie, powiedzmy, czy tam trochę gracie, może nie wszyscy mają czas, żeby parę godzin dziennie grać, to jednak, kurczę, tego już parę razy uderzyłem, już mnie w uszy boli. Naprawdę. To jednak ten komfort, który... Zbierak powinien dawać wam do uszu, po prostu, żeby był cichy, albo miał fajny dźwięk. Jednak ten komfort powinien być, jeżeli tyle gracie. A ten nie, ten nie. Kurczę, jest ładny, ale... Nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny. Dobra, skin spoko, nie zasłania nic, nie przeszkadza. Według mnie okej. I teraz najgorsza część tego wideo, czyli moja mapa. Moja mapa, która była 1000 zł. Została pokonana. Jedna osoba przeszła, był to Feeling. Przeszła tą mapę, nagrała to. W 3 godziny chyba 27 minut ma nagranie. Przeszedł całą mapę, sam 8 poziom przechodził 2 godziny, a resztę zrobił w godzinkę. Więc wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód dlatego, że da się przejść tą mapę. I to jest najlepszy dowód na to. Więc jeżeli pobijecie czas 3 godziny 27 minut, no to co? No to wy wygracie, bo jest czas do 30 stycznia, prawda? Dlatego bierzcie się do roboty, bo da się to zrobić, teraz już mamy dowód. Tylko trzeba się zawziąć. I teraz tak, co miałem sprawdzić? Tutaj shurikena nie sprawdzę z wieloma skinami, dlatego że widzicie, muszę obracać i to jest problem.
Ale wydaje mi się, że ten shuriken jest ładny. Naprawdę ładny. Do skinów, którymi grałem kiedyś i zobaczymy zaraz takie... No, ten shuriken jest ładny do tryhardówek, bo na przykład, nie wiem, do ciastka... Do ciastka nie pasuje. Do tego... Kolor taki dziwny, ale może być. Tutaj. Zobaczymy tutaj. Tutaj chyba będzie pasować. No, spoko. Shuriken... O, do pumy. To chciałem zobaczyć. Do pumy też spoko. Więc ten shuriken pasuje fajnie do skinów tryhardowych. I tylko tyle właściwie, bo to też nie jest bugbling, który jest... ale super bugbling. Chciałbym tego buglinga mieć. I teraz tak, zobaczmy sobie parę buglingów do tego. Do tego skina. Dobra, to spoko i to spoko. Dlatego, że to są mroźne. To mi się nie podoba, zobaczcie. Czekajcie. Nie zobaczę teraz skina. Dobra, przy tym zobaczymy. Tutaj takie, co ma na ramionach i na całym tutaj na plecach, to właśnie to mi się mega nie podoba. To jest brzydkie. O, to fajnie wygląda. To mówiłem wam, co sądzę na temat kuli, że jest spoko, ale nie do wszystkiego. Znaczy właśnie do wszystkiego, ale w jaki sposób, prawda? Dobra, czyli co, mroźne tylko... O, to chyba w innym kolorze by było spoko. Nie. Nie. Pelerynka nie. Tu nie, tu nie. Co się stało? Nie mogę iść dalej. Skrzydła od kruczycy. Ktoś mi napisał, że wszyscy się nimi jarali, a teraz są brzydkie? Nie. Według mnie dalej skrzydła od kruczycy są bardzo ładne. I według mnie kruczyca dalej jest fajnym skinem, tylko się po prostu nie gra, bo się już ma za dużo skinów i ludzie już nie grają kruczycami. Według mnie, nie wiem jak według was, ale według mnie kruczyca jest spoko skinem. Trochę osób może odeszło od niej za to, że te pióra wystają z głowy i to widać przy wychylaniu, ale nie wiem. Według mnie jest fajnym skinem. Dobra, nie no, spoko z tymi bugmingami. Tylko, że tak jak mówię, najlepiej chyba z mroźnych legend. To, to i to. Najlepiej te... Tarcza chyba najlepsza. Dlatego, jeżeli chcecie tego skina, to ja go kupiłem tylko i wyłącznie pod bugbing, jak mam to powiedzieć. Nie będę nic z tym grał i tak dalej. Może trochę na streamie pierwszym, po tym, po nagraniu. Jeżeli chodzi o kill off, nie. Absolutnie nie, już od razu go zmieniam, bo jest mega, mega niefajny dźwięk. Więc kill off musimy od razu zmienić. A dzisiaj tym pogram. I tyle. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że jak kupujecie, to tylko z kodem Patchol YouTube. Znaczy tak w sumie macie swoją decyzję na to. Ja po prostu was proszę. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wpiszcie kod Patchol YouTube. Ale to i tak decydujecie, który kod wpisujecie. Bo pamiętajcie, to jest wasza decyzja. I tyle. Więc ja zostawiam was tym. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Cześć.